Zaczęło się wszystko od mojego wyjazdu na Chorwację. I słuchaj, jem sobie pyszną kolację z moim mężem. Wokół oczywiście nie ma żadnego pustego stolika, są pary. No wiesz, niby zakochane, ale no coś mi nie grało. Co mi nie grało, to że po prostu każde patrzyło w swój telefon, a nie w oczy ukochanego. I potem jak wróciliśmy do domu, to się jakby rozgrywało na każdej płaszczyźnie relacji. Czy to między właśnie dorosłymi, między rodzicami a dziećmi, między dziećmi. Każdy był najbardziej zainteresowany tym, żeby chwycić za telefon i zobaczyć, poskrolować sobie. I to mnie zaczęło tak niepokoić. A potem weszłam w internet, uwaga, i czytam różne, zaczęłam pisać różnego rodzaju przypadki dzieciaków uzależnionych od internetu i to takich ciężkich przypadków. I stwierdziłam, że ta piosenka będzie poświęcona temu tematowi i temu takiemu problemowi dnia dzisiejszego. Takiego pomimo tego, że mamy kontakt, mam, nie wiem, z 2000, powiedzmy teoretycznie, znajomych na Facebooku, ale jeżeli się chcemy na przykład umówić na kawę z dnia na dzień, nie ma takiej w ogóle opcji, bo wszyscy są po prostu pozajmowani, siedzą w swoich domach, nie rozmawiają. Dzieciaki tak samo jak są na, bawią się, nie wiem, w parku, no to raczej swoimi smartfonami i chyba to taki mój głos sprzeciwu, jeżeli chodzi o tą sferę naszego życia, żeby bardziej ze sobą rozmawiać, przebywać i być po prostu, a nie wirtualnie, tylko tak po prostu analogowo.